Przeczytaliśmy pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra i chciałbym skupić się nie na całym fragmencie, nie na całym rozdziale, ale na trzech wersetach. Wersetach od 14 do 16, więc jeszcze raz je przeczytam. Ten fragment przeczytaliśmy wcześniej, żeby mieć kontekst tego, o czym mówi ten rozdział. I werset 14 mówi: jak posłuszne dzieci, nie dostosowujcie się do waszych wcześniejszych rząd z czasu waszej nieświadomości, lecz wzorem świętego, który was powołał, i wy bądźcie święci we wszelkim postępowaniu, gdyż napisano: będziecie święci, bo ja jestem święty. Więc tydzień temu zaczęliśmy serię kazań dotyczącą uświęcenia, takiego praktycznego uświęcenia. Oczywiście zaczynamy od teorii, od nauki chrześcijańskiej, od doktryn, po to, żeby później móc się zagłębiać właśnie w takie praktyczne, czy przenosić to na praktyczne pole, kwestie uświęcenia. I zaczęliśmy od tego, że zobaczyliśmy, że Bóg jest święty. Zobaczyliśmy, na czym ta świętość polega, zobaczyliśmy, jak ważna jest świętość Boga i też zobaczyliśmy, że bez poznania Boga w Jego świętości, bez tego doświadczenia Boga w Jego świętości, nie jesteśmy tak naprawdę w stanie zrozumieć ani tego, kim Bóg jest, ani tego, kim my jesteśmy. Tak, potrzebujemy tego doświadczenia, tej konfrontacji z Bożą świętością, żebyśmy mogli zobaczyć, że jesteśmy grzesznikami, którzy potrzebują Zbawiciela. Bez tego wydaje nam się, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. I dziś chciałbym kontynuować jakby ten temat świętości i pokazać, że nie jest to jedynie teoria. Nie jest to jedynie teoria, którą potrzebujemy znać czy mieć w głowie, ale jest to nauka, która jest bardzo praktyczna, ponieważ ma przełożenie na chrześcijańskie życie. Nie jest to jedynie coś, co powinniśmy wiedzieć, ale jest to coś, co powinniśmy praktykować. Więc ma to praktyczne przełożenie na życie każdego chrześcijanina. A ponieważ Bóg jest święty, tak, to każdy wierzący, każda osoba, która ma jakąś styczność z Bogiem, no musi się do tego Boga dostosować. To nie Bóg dostosowuje się do nas, ale to my musimy dostosować się do Boga. I Bóg mówi, jak mam się dostosować. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Albo będziecie świętymi, bo ja jestem święty. Więc kontynuujemy ten temat i też od razu powiem, że jestem wdzięczny za Kościół, za zbór, za to, że te zbory istnieją. To jest ważne, ponieważ to, co obserwuję na przykład na kanale naszym na YouTubie, to są tematy, które mają wysoką oglądalność. Czy kazania, które mają wysoką oglądalność, to jest oczywiście względne, ale są też, widzę po statystykach, które tematy to mają niską oglądalność. Za co jestem wdzięczny, jeśli chodzi o Kościół, to fakt, że przychodząc do zboru nie możemy sobie wybrać, co usłyszymy, tak? Tylko jesteśmy, jak to powiedzieć, skazani, w Bożej łasce, tak? Musimy wysłuchać tego, co zostało przygotowane i to jest błogosławieństwo. Ja traktuję to jako błogosławieństwo, że są tematy, które muszą w jakiś sposób nas skonfrontować. Zresztą nie są tematy, które ucho łechce, ale jesteśmy wystawieni na różne rzeczy, na wszelkie rzeczy. A mając dostęp do internetu, czy karmiąc się z internetu, to możemy właśnie łatwo sobie wybierać. To mi pasuje, to będę tego słuchał. To mi nie pasuje, to mogę to zostawić. Więc to jest pewne błogosławieństwo Kościoła, że przychodzę i muszę wziąć to wszystko, albo nie wziąć, tak? Odrzucić, ale to jest świadome działanie. To jest pokazane, czy to, co jest mówione w Kościele. Więc kontynuujemy temat uświęcenia, ponieważ wielu chrześcijan się zmaga, ma problem z tym. Na czym to polega? Ma problem z grzechem. Dlaczego tak długo? Dlaczego się ciągle zmagam z tym? Dlaczego to, dlaczego tamto? Robię to, modlę się, czytam Biblię, to się w moim życiu nic nie zmienia. Więc są takie bardzo praktyczne pytania, mam nadzieję, że na które sobie odpowiemy z czasem. Temat jest obszerny, więc będzie to seria. Więc dzisiaj drugie kazanie z tej serii.
świętymi bądźcie generalnie, bo Pan Bóg jest święty. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to do czego prowadzi wiara w Pana Jezusa Chrystusa? To jest zasadnicza kwestia. I to jest pierwsza rzecz, ważna rzecz, o której Piotr przypomina swoim adresatom w tych wersetach. Piotr mówi im, że wiara w Chrystusa pociąga za sobą zmianę życia, zmianę stylu życia. Mówi tutaj apostoł Piotr o ich nieświadomości, czyli odnosi się do okresu, kiedy byli poganami, kiedy jeszcze nie poznali Pana Jezusa Chrystusa, kiedy nie usłyszeli jeszcze Ewangelii. Więc w tym czasie nieświadomości, byli poganami. Nie znali Boga, nie mieli pojęcia, że Bóg jest święty i nie wiedzieli, czego Bóg od nich wymaga. I ich życie było zdominowane przez grzech, przez pożądliwości. Ich życie polegało na zaspokajaniu grzesznych żądz czy grzesznych pożądliwości. I być może w naszych głowach rysuje się jakiś obraz tego, jak życie tych pogan mogło wyglądać, jaka rozpusta mogła być pomiędzy nimi. Dlatego ważne jest, żeby to sobie dopowiedzieć, że to nie zawsze poganin musiał być człowiekiem wielce rozpustnym, czy rozpasanym, czy jakby człowiekiem bez granic, jeśli chodzi o moralność. Oczywiście zdarzały się takie sytuacje, takie osoby, ale też trzeba pamiętać, że bycie takim człowiekiem kierowanym przez żądzę nie oznacza człowieka, który jest opanowany do końca przez tę żądzę. Można być człowiekiem bardzo moralnym i ciągle być opanowanym przez różne żądze, ponieważ te żądze są w sercu człowieka, są wewnętrzną człowieka. Każdy człowiek służy komuś lub czemuś. Tak Biblia nas uczy. Każdy człowiek służy komuś lub czemuś i tutaj są dwie możliwości. Albo człowiek służy Bogu, albo człowiek służy grzechowi. Czy też mówiąc, służy rządzom swoim. I Biblia mówi nam, że z natury, od początku życia, od urodzenia człowiek służy grzechowi. To znaczy, że używając określenia, którym posłużył się Jan w pierwszym liście Jana 2,16, człowiek służy Trójcy, czy nieświętej Trójcy, czy nieświętej Trójcy, jaką jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To jest taka Trójca, nieświęta. I wystarczy, że człowiek służy tylko tej jednej z tych trzech wymienionych, a jest sługą grzechu. Oczywiście z reguły jest to mieszanka. I tak na przykład, jeśli człowiek mówi, że nikt mu nie będzie mówił, jak ma żyć, to znaczy, że okazuje swoją pychę życia. On sam jest na tyle mądry, na tyle potężny, żeby sam kierować swoim życiem tak, jak chce. Nie potrzebuje ani Boga, ani nikogo innego. To jest pycha. Więc niekoniecznie taka osoba grzeszna musi być, tak powiem, do końca, taka rozwiązła. Może być i moralna. Postępować bardzo moralnie, ale w swojej pysze może mówić: ja, Boże, Ciebie nie potrzebuję, sam pokieruję swoimi sprawami, swoim życiem najlepiej. Sam byłem taką osobą moralną, starałem się żyć uczciwie, porządnie, ale w tym samym czasie mówiłem Bogu: to jest moje życie wara. Tak, ja sam tutaj pokieruję swoim życiem. Sam najlepiej wiem, co on robi. Dzięki Bogu Bóg się zmiłował, okazał łaskę i pokazał, że moje decyzje nie były aż tak dobre. Więc pokazał mi moją grzeszność. Więc ktoś może inny służyć właśnie albo pożądliwości oczu, albo pożądliwości ciała, albo pysze życia generalnie. I to będzie nadawało sens jej życiu. Tak, będzie to. Może to być seks, bogactwo, władza, wygląd zewnętrzny. No może niemalże wszystko być podporządkowane właśnie grzechowi. Więc adresaci listu Piotra, będąc poganami, żyli właśnie w taki sposób. Byli sługami grzechu, ale kiedy usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i kiedy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to poznali Boga. Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa stali się sługami Boga. A skoro stali się sługami Boga, to
stali się posłusznymi dziećmi Boga, to naturalnym jest, że już dłużej nie mogą żyć tak, jak żyli wcześniej, zanim uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi do nowego stylu życia. I apostoł Paweł na przykład w Rzymian 6:4 ujął to tak: a zatem przez chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak byśmy i my prowadzili nowe życie. Więc wiara w Pana Jezusa Chrystusa pociąga za sobą zmianę życia, zmianę stylu życia. Jeśli tej zmiany nie ma, nie widać, nie jest ona możliwa do zaobserwowania, to nie możemy mówić o nawróceniu. Nie możemy powiedzieć, że ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ wiara w Pana Jezusa Chrystusa pociąga zmianę stylu życia. Jak ma wyglądać to nowe życie? To jest drugi punkt. Na czym ono polega? Co jest jego istotą? W czym to nowe życie różni się od poprzedniego stylu życia? Piotr mówi swoim adresatom, że ich nowe życie, ten nowy styl życia ma odzwierciedlać charakter osoby, która ich do tego nowego życia powołała. Kto zatem powołał ich do tego nowego życia? No z kontekstu jasno wynika, że chodzi tu o Boga. W wersecie 16 Piotr cytuje werset ze Starego Testamentu z 3 Księgi Mojżeszowej, 19 rozdziału, 2 wersetu. Będziecie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Są to słowa Boga skierowane do Bożego ludu. Bóg oczekuje od swojego ludu, że ten lud będzie święty. Lud, który powołał do istnienia, do życia, będzie święty. To jest oczekiwanie Boga względem swojego ludu. Podobnie jest w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale mówi nam tak, 28 werset. Wiemy też, że kochającym Boga wszystko współdziała ku dobremu, tym, którzy są powołani zgodnie z Jego postanowieniem. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył współdzielących kształt obrazu Jego Syna do tego, by on był pierworodny pośród wielu braci, których zaś przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Więc Bóg ich powołał do nowego życia w Jezusie Chrystusie, dlatego też mają odzwierciedlać Jego charakter. Mówi się, że jaki ojciec, taki syn. Że niedaleko pada jabłko od jabłoni, więc tutaj to ta sama zasada tyczy się adresatów listu Piotra. Narodzili się na nowo przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, stali się Bożymi dziećmi przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. W związku z tym powinni odzwierciedlać charakter swojego Ojca. A Piotr mówi nam, że Bóg jaki jest? Bóg jest święty. Dlatego oni też mają być świętymi we wszelkim swoim postępowaniu. Co to znaczy, że Bóg jest święty? No z jednej strony można powiedzieć, że świętość Boga oznacza, że jest On oddzielony, odseparowany od grzechu. Bóg z grzechem nie ma nic wspólnego. Bóg nie jest grzeszny. W Nim nie ma grzechu. Jest czysty jak łza, jak kryształ. Ale możemy też powiedzieć, że świętość Boga oznacza, że jest On oddany szukaniu swojej chwały. Więc Bóg będzie robił, jako święty, będzie robił wszystko, żeby On był wywyższony, żeby to Jemu była oddawana chwała i cześć. Więc świętość Boga dostarcza wzór do naśladowania dla Bożego ludu. Oni też muszą być oddzieleni od grzechu i oddani szukaniu chwały Boga generalnie. Szukaniu Jego chwały. Już dłużej nie mogą żyć tak, jak żyli w czasie swojej nieświadomości, kiedy Boga nie znali. Nie mogą już dłużej żyć, będąc posłusznymi grzechowi, posłusznymi pożądliwościom. Bóg, który ich teraz powołał do nowego życia, jest święty, więc ich nowe życie musi tę świętość odzwierciedlać, musi odzwierciedlać Boży charakter. To życie, to nowe życie w Chrystusie musi być święte. Jaka i trzecia rzecz, jaka jest właściwa koncepcja świętego życia, rozumienie tego życia? Ponieważ kiedy myślimy o świętym życiu, to prawdopodobnie pojawia się w naszych głowach jakaś koncepcja tego, jak to święte życie wygląda. Pojawia się w naszych głowach być może jakiś człowiek,
z jaśniejącą aureolką nad głową, jak to sobie jest pokazywane na pewnych obrazach. Myślimy, to był człowiek święty, to był, ponieważ był tak bardzo Bogu oddany, ponieważ tak mało grzeszył, tyle czasu spędzał na modlitwie, albo tak bardzo pomagał ubogim, albo tak bardzo troszczył się o chorych. I kiedy myślimy o świętych, to myślimy o tych pojedynczych osobach, o tych nielicznych, o tych wyjątkowych osobach, które w jakiś sposób, w szczególny sposób jakby sięgnęły tych wyżyn tego duchowego życia. Dlatego w przekonaniu wielu ludzi to określenie święty jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych szczególnych, wybitnych jednostek. Natomiast dla reszty ludzi koncepcja świętego życia ma charakter takiego opcjonalnego, wyższego życia. Dobrze mieć, ale nie muszę. Jak nie będę funkcjonował w tym świętości, to się nic nie stanie, bo to jest i tak zarezerwowane dla tych wybitnych jednostek. Więc zdecydowana większość nie musi tak żyć. To jest taka koncepcja powszechna. Ale pytanie, czy to jest właściwa koncepcja? No w Nowym Testamencie widzimy, że każda osoba wierząca w Pana Jezusa Chrystusa, czy też narodzona na nowo z Ducha Bożego, jest określona jako święty, jako osoba święta. Czyli wszyscy wierzący są świętymi. Nie jest to zarezerwowane dla super jednostek, ale jest to dla wszystkich wierzących. I tak na przykład apostoł Paweł adresuje swoje różne listy. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących Chrystusa Jezusa. Liście do Filipian Paweł napisał: Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Liście do Kolosan, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Więc określenie święty pokazuje, że osoba ta przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest oddzielona od grzechu. I to dotyczy wszystkich wierzących. To nie jest określenie dla super jednostek, to jest określenie dla wszystkich wierzących. Małych, wielkich, nieważne. Każdy wierzący jest święty. I święty to znaczy oddzielony od grzechu. Taka osoba umarła z Chrystusem, umarła dla grzechu. Grzech nad nim już nie panuje. To jest oddzielenie. Ale razem z Chrystusem wierzący powstał do nowego życia. Powstał do tego, aby tym nowym życiem wielbić Boga, aby tym nowym życiem służyć Bogu, być oddanym Bogu. Dzisiaj to oddanie, ta służba być może jeszcze nie jest doskonała, ponieważ nie jest wolna od grzechu, ale będzie taki dzień, kiedy ta służba będzie już doskonała. W każdym razie te dwa zasadnicze elementy, które składają się na definicję świętości, są tam obecne. Oddzielenie od grzechu po to, żeby szukać chwały Boga. Dlatego wierzący w Jezusa Chrystusa jest osobą świętą, ale też osobą potrzebującą wzrastać w uświęceniu. Święty, ale potrzebujący uświęcenia. Dlatego Piotr wzywa swoich adresatów, aby byli świętymi we wszelkim postępowaniu. To znaczy, aby byli świętymi we wszystkim, co robią. To znaczy w każdym aspekcie ich życia. I jeśli popatrzylibyśmy, czy popatrzymy na to, co Piotr dalej napisał w kolejnych rozdziałach, to zobaczymy, że Piotr mówi swoim adresatom, jak mają być świętymi na przykład w rodzinie, jak mają być świętymi w pracy, jak mają być świętymi w zborze, jak mają być świętymi w pozostałych relacjach, które postawił ich Bóg. Więc nie ma tu miejsca na ziemię niczyją, że możemy powiedzieć, to jest miejsce zarezerwowane dla mnie, to tu ja rządzę, tak, tu ja decyduję. Nie. Wszystko musi być poddane Bogu, dlatego Piotr mówi, aby jego adresaci byli świętymi we wszelkim swoim postępowaniu, we wszystkich aspektach swojego życia. Całe moje życie ma być świętym życiem. Nie może być żadnych ciemnych, czarnych plam, czy też ziemi niczyjej, gdzie ani Bóg nie panuje, ani ja nie panuję.
albo gdzie ja tylko panuję. Jakże to kontrastuje z przekonaniem, jakie funkcjonuje też w naszym społeczeństwie, że aby być świętym, to trzeba szczególnie poświęcić się modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, medytacji nad Bożym Słowem. I oczywiście jest to ważne, żeby też nie wylać dziecka z kąpielą, że te rzeczy są ważne, jeśli chodzi o świętość, o uświęcenie. Ale jest przekonanie, że żeby być świętym, to trzeba właśnie te rzeczy robić, a żeby móc te rzeczy robić, to trzeba się oddzielić od wszystkich innych, zamknąć za murami klasztorów i poświęcić swoje życie tym właśnie zajęciom. Ale Piotr, ani żaden inny apostoł nie zachęca nigdzie do takiej postawy, czy do takiego działania. Nigdzie nie ma zachęty do tego, żeby udawać się gdzieś na odosobnienie, gdzie człowiek będzie praktykował te rzeczy, poza jakimś czasowym, może powiedzieć, odosobnieniem, żeby pobyć z Bogiem na osobności. To jak najbardziej, ale nie żeby się oddzielać od świata, od wszystkiego, odseparowywać po to, żeby móc praktykować właśnie to czytanie, rozważanie Pisma Świętego, czy też modlitwę. Apostołowie, tutaj w szczególności apostoł Piotr mówi, że świętość ma dotykać każdego aspektu naszego życia, w związku z tym nie potrzebujemy się odseparowywać. Mamy być odseparowani od grzechu, ale mamy żyć pośród ludzi, którzy nie są częścią Bożego ludu. Mamy funkcjonować pośród tych ludzi. I nasze życie powinno odzwierciedlać Boże wartości, Boże standardy, ma być święte wszędzie tam, gdzie Bóg nas postawił. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Więc kiedy Piotr mówi swoim adresatom, aby byli świętymi we wszelkim swoim postępowaniu, to znaczy, że w swoim codziennym życiu, codziennym rytmie pracy, w różnych obowiązkach, w wychowywaniu dzieci, w spotykaniu się z innymi ludźmi, w tym wszystkim, co staje na ich drodze, mają być posłuszni Jezusowi. W tym wszystkim, co robią, mają kierować się nauczaniem Jezusa Chrystusa, nauczaniem Bożego Słowa. Mają dążyć do tego, żeby każdy aspekt ich życia odzwierciedlał życie Jezusa. Jezus jest tym wzorem, który Bóg stawia przed naszymi oczami. Mówi, to jest święty człowiek. To jest święty, który powinien być dla nas wzorem, nie tylko wzorem, ale obrazem świętości, do którego powinniśmy dążyć. To jest bycie uczniem Chrystusa. Upodabnianie się do Niego. W Jego świętości, bo Chrystus jest święty. Więc Bóg mówi, świętymi bądźcie, ponieważ ja jestem święty, że będziecie świętymi, ponieważ ja jestem święty. I ta świętość ma być codziennością świętych wszędzie tam, gdzie są, wszędzie tam, gdzie idą. To tą świętość mają nieść. Jak sprawdzić, czy zmierzasz do właściwego celu? Jak sprawdzić, czy trzymasz się właściwej drogi, która ma prowadzić cię do pełni zbawienia w Jezusie Chrystusie? Piotr chce, abyśmy odpowiedzieli sobie na kilka pytań, żeby móc to sprawdzić. Ale pierwsze pytanie, jakie musimy postawić, jest takie. Czy jesteś święty w całym swoim postępowaniu? Czy twoje życie jest nacechowane właśnie tą świętością, charakteryzuje się świętością, dążeniem do świętości. Czy twoje życie jest życiem w uświęceniu? A świętym możesz być tylko wtedy, kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy wierzysz w Niego, kiedy jesteś posłuszny Jemu jako Panu i Zbawicielowi. Bez Chrystusa, bez Jego działania w życiu człowieka świętość jest niemożliwa. Dlatego Paweł mówi, że Jezus Chrystus jest Bożą mądrością, ale też jest uświęceniem. Chrystus jest naszym uświęceniem. Tylko On może uczynić kogoś świętym. Człowiek sam z siebie, poprzez swoje starania, działania, zabiegi, nie jest w stanie być święty. Chrystus musi takiego człowieka wyzwolić z niewoli grzechu i dać mu swojego Ducha Świętego. I w ten sposób Chrystus czyni takiego człowieka świętym, oddzielonym od grzechu i przeznaczonym do służby Bogu, do oddawania Bogu czci. I trzeba pamiętać na bardzo ważną rzecz. Świętość to coś więcej niż tylko
powstrzymywanie się od grzechu. Ponieważ człowiek może powstrzymywać się od grzechu, ale to wcale nie znaczy, że jest świętą osobą, że to wynika ze świętości. Powstrzymywanie się od grzechu nie oddziela od grzechu. Człowiek może dalej kochać grzech, ale z różnych, powiedzmy, społecznych przyczyn będzie się ograniczał. Ale będzie dalej kochał grzech. Natomiast świętość idzie dalej niż tylko powstrzymywanie się od grzechu. Świętość to po prostu zmiana nastawienia do grzechu. Tak jak Bóg nienawidzi grzechu, tak i święty nienawidzi grzechu. Z jednej strony, a z drugiej strony świętość oznacza, że człowiek kocha Boga, dąży do tego, żeby podobać się Jemu, żeby czynić to, co się Bogu podoba. Co nie znaczy, że w swoim życiu święty nigdy już nie zgrzeszy. Ale grzech, kiedy zgrzeszy, to ten grzech będzie sprawiał mu smutek. Będzie powodował ból serca, będzie powodował to wzdychanie: Boże, ile jeszcze? Albo Panie Jezu, kiedy powrócisz? Całe stworzenie wespół boleje i wzdycha w sobie. Tak do momentu, to synowie Boże, dzieci też wzdychają sobie i oczekują tego objawienia się synów Bożych, oczekują tego nowego ciała, które już nie będzie grzeszne, ale będzie podobne temu Chrystusowemu. Więc dzisiaj nasza służba, nasze chodzenie w świętości nie jest jeszcze, żeby być doskonałe. Ale dobrym objawem jest, jeżeli grzech pojawia się w naszym życiu, to że ten grzech nas zasmuca, powoduje ból w naszym sercu, powoduje zbliżanie się do Boga. To są dobre objawy. Nie grzech, tak? Ale to, jak reagujemy na ten grzech. Więc święty człowiek, święty, będzie miał pragnienie, by podobać się Bogu, będzie dążył do tego, co jest Bogu miłe, ponieważ on sam będzie w tym znajdował przyjemność. Co to znaczy być świętym we wszelkim postępowaniu? No, niedawno ktoś opowiedział mi o swojej sąsiadce, która 6 dni ciężko baluje, a 7. dnia leży krzyżem w kościele. Czy na tym polega bycie świętym? Czy na tym polega bycie świętym we wszelkim postępowaniu? No to nie. Nawet odwrócenie proporcji też nic nie zmienia, tak? To nie ma nic wspólnego ze świętością. Świętości nie można mierzyć wyłącznie czasem spędzonym w kościele, ani czasem bycia zaangażowanym w sprawy Kościoła. My często tak myślimy, że jeżeli będziemy zaangażowani w sprawy Kościoła, to automatycznie będziemy świętymi ludźmi. Tak to nie działa. Dlaczego? Ponieważ większość czasu jednak spędzamy poza Kościołem. Więc to, jak spędzamy ten czas poza Kościołem, jacy jesteśmy, kiedy nikt z zboru nas nie widzi, to wiemy. To właśnie mówi nam o tym, czy jesteśmy świętymi we wszelkim postępowaniu, czy też nie. Dlatego, kiedy Biblia mówi o świętości, o świętym życiu, to jest tam powiedziane zarówno odnośnie czczenia Boga w świątyni w Starym Testamencie, czy składania ofiar, ale też jest w Starym Testamencie powiedziane o tym, jak ich codzienna rzeczywistość ma wyglądać, jak mają wyglądać ich relacje. Popatrzmy na dekalog. Jeszcze 4 przykazania odnoszą się do Boga, ale pozostałe odnoszą się do relacji z innymi ludźmi. Więc świętość to nie tylko to, co robimy dla Boga, ale świętość to też to, co robimy w odniesieniu do ludzi, wokół których funkcjonujemy. Na czym polega bycie świętym we wszelkim postępowaniu? Na tym, że do wszystkiego, co robisz, czy to będzie w domu, w pracy, na uczelni, w kościele, czy na ulicy, czy w centrum handlowym, czy w internecie, stosujesz naukę Pana Jezusa Chrystusa. Kierujesz się Bożym Słowem. I to ono kształtuje twoje postępowanie. Nic innego, tylko Słowo Boże, nauka Chrystusa. Czy jesteś święty we wszelkim postępowaniu? Czy może są jakieś czarne plamy na mapie twojego uświęcenia? Czy świętość dotyczy całego twojego życia? To są pytania, które każdy z nas, jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli jesteśmy naśladowcami Chrystusa, powinniśmy sobie regularnie zadawać. Pamiętajmy, że w pewnym sensie można powiedzieć, że uświęcenie dla chrześcijanina jest jak woda dla ryby.
To jest jego naturalne środowisko. W tym czuje się dobrze. Natomiast życie w grzechu dla świętego będzie jak wyjęcie ryby z wody. Zacznie się dusić. Ten grzech zacznie powodować, że on będzie się dusił. Dlatego chrześcijanin nie może już dłużej żyć w grzechu, ale musi żyć świętym życiem. Gdyby ktoś miał jednak wątpliwości co do ważności uświęcenia w życiu osoby wierzącej, to chciałbym zakończyć to kazanie wersetem, które te wątpliwości nam rozwiewa. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Dlatego bądźmy świętymi we wszelkim naszym postępowaniu. A świętość jest możliwa wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego, przez poddanie się Jemu, przez naśladowanie Go. Amen.